doczytały się ostatnio różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia dla gminy Gnojnik, między innymi statuetka Eurogminy. Co oznacza to wyróżnienie? To wyróżnienie oznacza, że gmina Gnojnik bardzo dobrze realizuje tematy związane z kulturą na terenie naszej lokalnej społeczności. Tutaj ta nagroda została przyznana za szeroką ofertę kulturową, jaką gmina może zaproponować mieszkańcom. Myślę, że pokazuje tu, że to, że każdy może znaleźć coś dla siebie, od najmłodszego do seniorów. Bogactwo tych imprez organizowanych przez gminę Gnojnik znane jest nie od dzisiaj. Które wydarzenia kulturalne uznałby Pan za najważniejsze? Myślę, że w każde wydarzenie kulturalne będzie ważne dla innej osoby. Natomiast na pewno dla ogółu społeczeństwa są to dni gminy Gnojnik, dożynki, czy chociażby międzynarodowy turniej szachowy o czarnego konia, czy chociażby powoli wkraczające w naszą tradycje wyścigi samochodowe 4x4 off-road. Nie byłoby pewno certyfikatu Eurogmina w dziedzinie kultury, gdyby nie działalność samorządowej placówki kultury Centrum Kultury w Gnojniku. Co Pani zdaniem jest najistotniejsze w funkcjonowaniu firmy, którą Pani kieruje? Muszę powiedzieć, że wyróżnienie było dla nas miłym zaskoczeniem. Dodało nam wiatr w skrzydła i myślę, że jeszcze lepiej będziemy rozwijać naszą placówkę i wypełniać swoją misję. No myślę, że ogrom różnorodności, jaką oferujemy, przede wszystkim to wpływa na to, że zostajemy dobrze postrzegani, dużo imprez organizowanych, wyławiamy młode talenty i wokalne, i teatralne, możemy się poszczycić różnego rodzaju statuetkami, wyróżnieniami, i to w dziedzinie teatru i w dziedzinie muzyki. Także cieszymy się, że mamy coraz to młodych i zdolnych mieszkańców.